Halo, to co? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dodzwoniłam się, proszę pana, do hotelu Janina. Też, czy mogę pani pomóc? Proszę pana, ja potrzebuję się zatrzymać na tydzień w domu u was. No nie ma problemu. Ile wyjdzie za noc? 100 zł. Słucham? 100 zł. Tylko? Tak. I powie mi pan, co jest w cenie. No pokój, Klaudiu, panie. Cześć, Adrian, 5 zł. Słucham? Spanie jest, jest łóżko, jest łazienka, jest telewizor w pokoju. No, no to superanczko. Powie mi pan, czy wy organizujecie jakieś dancingi i coś takiego? Znaczy tam akurat nie. Szkoda, bo ja mam ochotę się zabawić, wie pan, jakiegoś kawalera może byście mi przyprowadzili do pokoju. Ja dużo pieniędzy mam do rozwalenia w te wakacje. No, to wie pani, to może sobie pani gdzieś w okolicy znaleźć. Nie, mnie interesuje właśnie hotel Janina. No, rozumiem. Proszę pana, zna pan może jakiegoś młodego kawalera, wie pan, który szuka sponsorki? Nie znam. Nie zna pan, no dobrze. Przepraszam, bo bardzo, bardzo słabo panią słyszę. Panie kochany, 100 zł za dobę, jo? Tak. 100 zł za dobę, no to niech będzie, zapisuj pan. Na jakie nazwisko? Bąk! Dobrze, a na kiedy? Już nie będzie. Proszę? Na 15! Nie ma problemu. Halo? Halo! Pan? Bardzo słabo panią słyszę. Proszę pana, uszy się myje, a nie trzepie o wannę. No, ale zasięg jest słaby. To co pan w piwnicy siedzi? No tak jest. Dokładnie. Wyjdź pan, kurwa, z piwnicy. Czyli na bąk ma być, tak? 15 września i młody kawaler. Co? Mówię, że na 15 września ma być pokój za 100 zł. I młody kawaler. Jo, młody kawaler, wie pan, jakiś blondyn może? Znajdzie się. Dobrze. Powie mu pan, że ja mam duży budżet. Nie ma problemu. No, to superanko. Co to za kobieta się śmiała? Proszę? Co to za kobieta? Jaka kobieta? Słyszałam. Nie, tylko ja jestem. Nie, panie kochany, ja słyszałam kobietę. No to nie wiem, to jakieś przebicie musiało być. Da mi pan kobietę. Ale tu nie ma żadnej kobiety. Jest. Niestety. Czy coś jeszcze oprócz tej rezerwacji potrzeba? Bo ja już zapisałem i pokoik będzie na panią czekał. A może pan potrzebuje sponsorki? Nie, nie potrzebuję, dziękuję. Ile pan ma lat? O, wie pani co, nie, takich informacji nie udzielam. No niech pan powie. Nie, przykro. Czy coś jeszcze pani potrzeba? Pana. No, to niestety. Proszę pana, ja bym chciała z panem się tak namiętnie przespać. W tą noc. Proszę? W tą noc 15 chciałabym z panem się przespać. No ale mnie tam nie mam. Nic na to nie poradzę. To pan przyjedzie. Czy coś jeszcze? No, nie wiem, czy jedzie pan, czy nie.
Nie. A czemu? No i rozłączył.